Rozdział 35. Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów. Oto, co nakazał Pan, mówiąc: dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana. Każdy więc, którego serce będzie ochocze, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drewno akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczenia i pachnących kadzideł, onyks i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału. Każdy uzdolniony spośród was winien przyjść i wykonać to, co Pan nakazał. To jest przybytek jego i namiot, przykrycia, kółka, deski, poprzeczki, słupy i podstawy, arkę z drążkami, przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę, stół z drążkami i z należącymi do niego przyborami oraz chlebem pokładnym, świecznik do oświetlenia z należącymi do niego przyborami, z lampami oraz z oliwą do świecenia, ołtarz kadzenia z jego drążkami, olejek do namaszczania, pachnące kadzidło i zasłonę na wejście do przybytku, ołtarz całopalenia z jego brązową kratą, z drążkami i wszystkimi należącymi do niego przyborami, kadź z jej podstawą, zasłony dziedzińca i jego słupy i podstawy i zasłonę na wejście do dziedzińca, paliki przybytku i paliki dziedzińca z powrozami do nich, szaty z drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona, kapłana, i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Szykowaliśmy się od 10 rozdziałów do budowy świątyni na polecenie Pana Boga. Ale w poprzednim odcinku zamiast słów zachęty usłyszeliśmy od Boga ostre przypomnienie na temat wyższości posłuszeństwa przykazaniom dekalogu nad ludzką aktywnością, nawet w dobrych i szczytnych celach. Skoro podstawy są teraz mocno posadzone, możemy wreszcie przystąpić do właściwej budowy. Podjęta praca będzie miała sens, ponieważ Izraelici będą czynić słowa Pana. Przez kolejne 5 rozdziałów mamy prawie dosłownie przytoczone instrukcje wcześniej otrzymane przez Mojżesza. Treść instrukcji i opis ich wykonania są takie same, ale zwraca uwagę szereg różnic w detalach, zwłaszcza przy końcu opisu. Czasem coś jest poszerzone, a czasem skrócone. Być może chodzi o ukazanie tego, że im dalej od najświętszego miejsca, tym bardziej widoczna jest niedoskonałość i brak precyzji. Nie wynika to ze złej woli budowniczych ani z ich zaniedbań, ale jedynie ma pewien symboliczny wymiar. Człowiek nie jest w stanie wykonać dzieł odpowiadających w pełni boskiemu pierwowzorowi. Ale ciekawe, dlaczego natchniony autor nie ograniczył się do napisania, że wszystko zostało dokonane zgodnie z poleceniem Pana. Byłoby to wystarczające. Ale nie. Wszystko zostało ponownie napisane, aby każdy mógł się przekonać, że wykonane dzieło naprawdę wiernie odpowiada otrzymanym poleceniom. Tak jakby autor chciał przekonać czytelników. Widzicie? Naprawdę tym razem byliśmy wierni i posłuchaliśmy Pana. Jakby to było wyraz skruchy i pokuty. Szczęśliwi czytelnicy, którzy cierpliwie czytają to, co autorzy i kopiści niemniej cierpliwie napisali i przepisywali. W tych rozdziałach można też znaleźć entuzjazm całego ludu, który przynosi więcej darów niż potrzeba. Mojżesz będzie nawet musiał zatrzymać dostawy kolejnych darów. W przedsięwzięciu uczestniczą wszyscy.
każdy według swoich możliwości ma swój wkład w wykonanie wszystkiego według tego, co Pan powiedział Mojżeszowi. Warto też przytoczyć ciekawy komentarz rabina Hirsza. Zapał i entuzjazm ludzi zostały zupełnie poddane rozkazom Boga. Nie było jakichkolwiek usiłowań ze strony żadnego z rzemieślników, aby przeforsować własne pomysły i własną indywidualność w tej pracy poprzez wprowadzenie jakichś dodatkowych elementów, czy też poprzez zrezygnowanie z jakiegoś. Było raczej tak, że wszyscy rzemieślnicy razem i każdy z nich z osobna uważali za swoje najwyższe zadanie to, aby zrealizować posłusznie i ze skrupulatną troską i precyzją nie własne pomysły, lecz pomysły i rozkazy Boga. To dobrowolne, radosne posłuszeństwo, ta wolność w posłuszeństwie i posłuszeństwo w wolności, które czyni nas najbardziej szczęśliwymi i świadomymi swojej siły właśnie dzięki całkowitemu poddaniu swojej osobowości woli Boga, stanowi najważniejszą cechę charakterystyczną wzniosłej doskonałości moralnej w uczynkach wierzących. I właśnie to charakteryzuje istotę ludzką jako sługę Boga. Wolność i posłuszeństwo. Tylko obie te rzeczy razem, w bliskim związku, mogą zapewnić nam tę błogość, którą Bóg przygotował dla nas, jeśli my poświęcimy się Jemu. Pod koniec rozdziału 39 Mojżesz będzie odbierał pracę. Trzeba umieć odczytać głęboką radość, jaką musiał odczuwać Mojżesz, widząc, jak jego lud wreszcie stał się zdolny do przekształcenia materii, aby ją wynieść do najwyższego duchowego poziomu. Ale to przede wszystkim świadczy o tym, że sami ludzie potrafili, dzięki posłuszeństwu, przekształcić siebie, aby ofiarować Bogu wszystko, co najlepsze dla zbudowania przybytku. Ostatni werset zakończy się wspaniałym stwierdzeniem, że Mojżesz udzielił im błogosławieństwa. To błogosławieństwo wyraża prawdziwą, głęboką radość, która nadeszła po pokonaniu wszystkich poprzednich prób. Jest też nawiązaniem do siódmego dnia stworzenia, kiedy Bóg pobłogosławił doskonałe dzieło, jakie wyszło z jego rąk. Życzę cierpliwego i radosnego słuchania. Potem całe zgromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza. Następnie wszyscy, których skłoniło serce, a duch był ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę namiotu spotkania i na wszelką służbę w nim oraz na święte szaty. Przyszli mężczyźni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosząc spinki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze złota. Wszyscy złożyli Panu dary ze złota, dokonując gestu kołysania, a także fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleźli u siebie. Każdy, kto chciał złożyć daninę ze srebra czy brązu, przynosił tę daninę dla Pana. A każdy, kto posiadał drewno akacjowe przydatne na coś do świętej służby, przynosił je również. Wszystkie zaś kobiety biegłe w tej pracy przędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. A wszystkie kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły umiejętnie sierść kozią. Książęta zaś przynieśli onyks i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału, a ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczenia oraz pachnącego kadzidła.
Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których serca były ochocze do składania darów niezbędnych do wykonywania tego, co Pan nakazał wykonać za pośrednictwem Mojżesza, przynieśli to dla Pana dobrowolnie. Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów. Oto Pan powołał imiennie Bezalela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w bronzie oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drewna potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dano. Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, także mogli sporządzić wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany. Rozdział 36. Bezalel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, jak wykonać wszelkie prace do służby w przybytku, wykonają je zgodnie ze wszystkim, co Pan nakazał. Następnie wezwał Mojżesz Bezaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle, których serca obdarzył Pan mądrością, wszystkich tych, których serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła. Ci zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać. Ponadto znosili im każdego dnia dalsze, dobrowolne dary. Wtedy przyszli jak jeden mąż wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swojej pracy, którą wykonywał, i tak powiedzieli do Mojżesza. Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać. Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów. Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet zbywało. Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z 10 tkanin ze skręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubani, dziełem biegłego tkacza. Długość poszczególnych tkanin wynosiła 28 łokci, a szerokość 4 łokcie. Wszystkie zaś tkaniny miały jednakowe wymiary. 5 tkanin było powiązanych ze sobą jedna z drugą. Podobnie drugie 5 tkanin było powiązanych jedna z drugą. I przyszyto wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, tam gdzie winna być spięta. I tak też uczyniono na brzegach ostatniej tkaniny, tam gdzie winna być spięta. 50 wstążek przyszyli do jednej tkaniny i 50 wstążek do drugiej tkaniny w miejscu, gdzie mają być spięte, tak iż wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyli 50 złotych kółek i związali tkaniny za pomocą tych kółek tak, że przybytek stanowił jedną całość. Zrobiono również nakrycia z koziej sierści dla przybytku, a uczynili 11 nakryć. Długość jednego nakrycia wynosiła 30 łokci, a szerokość jednego nakrycia 4 łokcie. Tych 11 nakryć miało jednakowe wymiary. Powiązano ze sobą 5 nakryć osobno, a pozostałe 6 osobno. I przyszyto 50 wstążek na brzegach jednego nakrycia, w miejscu, w którym mają być spięte,
i 50 wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte. Ponadto przyszyto 50 kółek z brązu i w ten sposób związano nakrycia przybytku, że utworzyły jedną całość. Oprócz tego uczyniono nakrycie na namiot ze skór baranich barwionych na czerwono i wreszcie nakrycie na wierzch ze skór delfinów. A z drewna akacjowego zrobiono deski na przybytek i ustawiono je pionowo. Wysokość deski wynosiła 10 łokci, a szerokość jednej deski 1,5 łokcia. Każda deska miała 2 czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobiono z wszystkimi deskami przybytku. A zrobiono dla przybytku 20 desek na ścianę południową i 40 podstaw srebrnych sporządzonych pod te 20 desek, na każdą deskę 2 podstawy na oba jej czopy. A po drugiej stronie przybytku na ścianę północną zrobiono także 20 desek, a do nich 40 podstaw srebrnych, po 2 podstawy na każdą deskę. A dla tylnej części przybytku na ścianę zachodnią sporządzono 6 desek. Przy narożnikach tej tylnej ściany przybytku postawiono po 2 deski. Przystawały one szczelnie do siebie na dole, a na górze równie szczelnie połączone były ze sobą na wysokości pierwszego pierścienia. Tak też uczyniono z deskami na obu innych narożnikach. I tak w tylnej ścianie przybytku było 8 desek, a podstaw srebrnych 16, czyli po 2 podstawy na każdą deskę. I zrobiono również poprzeczki z drewna akacjowego dla powiązania desek. 5 dla jednej ściany przybytku, a 5 poprzeczek dla desek drugiej ściany przybytku i 5 poprzeczek dla tylnej, czyli zachodniej ściany przybytku. Poprzeczkę umieszczoną pośrodku desek sporządzono w ten sposób, że przechodziła od końca do końca. Deski pokryto złotem, a pierścienie służące do osadzenia drewnianych wiązań zrobiono ze złota i poprzeczki pokryto złotem. Zrobiono też zasłony z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru z cherubami, dziełem biegłego tkacza. I zawieszono ją na 4 pokrytych złotem słupach z drewna akacjowego. Haczyki do nich wykonano ze złota, a 4 podstawy zrobiono z brązu. I uczyniono też zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną. Ponadto uczyniono do niej 5 słupów i haczyki i pokryto złotem ich głowice oraz klamry, a podstawy do nich były z brązu. Rozdział 37. Potem Besaleel uczynił arkę z drewna akacjowego, której długość wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość i wysokość 1,5 łokcia. I pokrył ją czystym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynił na niej dokoła złoty wieniec. Odlał dla niej 4 pierścienie ze złota dla jej 4 rogów, 2 pierścienie dla jednego jej boku i 2 pierścienie dla drugiego jej boku. Zrobił również drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem. I do pierścieni po obu bokach arki włożył te drążki służące do jej przenoszenia. Uczynił też przebłagalnię z czystego złota, a długość jej wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość 1,5 łokcia. 2 też cheruby wykuł ze złota, uczynił zaś je na obu krańcach przebłagalni. Jednego cheruba na jednym krańcu, a drugiego cheruba na drugim krańcu przebłagalni. Wykonał cheruby razem z przebłagalnią po obu jej bokach. Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywały nimi przebłagalnię. Twarze miały zwrócone jeden ku drugiemu
i ku przebłagalni były zwrócone twarze cherubów. Zrobił też z drewna akacjowego stół, którego długość wynosiła 2 łokcie, jego szerokość 1 łokieć i jego wysokość 1,5 łokcia. Pokrył go czystym złotem i uczynił na nim dokoła złoty wieniec. I uczynił dokoła listwę na dłoń szeroką i zrobił złoty wieniec dokoła listwy. Odlał następnie 4 złote pierścienie i przytwierdził te pierścienie do 4 rogów stołu, tam, gdzie się znajdują 4 jego nogi. Blisko listwy znajdowały się pierścienie przeznaczone na drążki, celem przenoszenia stołu. A zrobił te drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem. Przenoszono stół za ich pomocą. Uczynił także z czystego złota naczynia do stołu, misy i czasze, dzbanki i kubki do składania ofiar płynnych. Uczynił także świecznik z czystego złota. Z tego samego złota wykuł ten świecznik wraz z jego podstawą i trzonem. Jego kielichy oraz pąki i kwiaty były z tej samej bryły. 6 ramion odchodziło od jego boków. 3 ramiona świecznika z jednego jego boku i 3 ramiona świecznika z drugiego jego boku. I znajdowały się na jednym ramieniu 3 kielichy w kształcie kwiatów migdałowca, pąk i kwiat, i 3 kielichy w kształcie kwiatów migdałowca na drugim ramieniu, pąk i kwiat. Tak było na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. Na świeczniku zaś były 4 kielichy w kształcie kwiatów migdałowca, pąk i kwiat. A pąk jeden był pod 2 odchodzącymi od niego ramionami i 1 pąk pod 2 następnymi jego ramionami. Tak było pod 6 ramionami wychodzącymi ze świecznika. Pąki te i ramiona stanowiły z nim całość i były wykonane z tej samej bryły czystego złota. Uczynił z czystego złota 7 lamp, oraz szczypce i popielnice do knotów. Z talentu zaś czystego złota wykonał świecznik i wszystkie jego przybory. Potem do spalania kadzidła uczynił z drewna akacjowego ołtarz. Jego długość wynosiła 1 łokieć i 1 jego szerokość. I był kwadratowy, a wysokości miał 2 łokcie. Jego rogi stanowiły z nim całość. Pokrył go czystym złotem, jego wierzch i jego boki dokoła i jego rogi. Uczynił na nim złoty wieniec dokoła. Poniżej zaś tego wieńca, na 2 jego bokach, umieścił 2 złote pierścienie przeznaczone na drążki celem przenoszenia go. A drążki wykonał z drewna akacjowego i pokrył złotem. Sporządził również święty olej namaszczenia oraz pachnące kadzidło, jak to robi sporządzający wonności. Rozdział 38. Potem uczynił ołtarz z drewna akacjowego, mający 5 łokci długości i 5 łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na 3 łokcie wysoki, i uczynił rogi na 4 jego narożnikach, które stanowiły z nim całość, i pokrył je brązem. I sporządził wszystkie przybory do ołtarza, jak popielnice, łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie jego przybory sporządził z brązu. Z brązu też wykonał kratę do ołtarza w formie siatki, poniżej jego krawędzi, od dołu aż do połowy wysokości. Nad kratą z brązu odlał 4 pierścienie przeznaczone na drążki na 4 krańcach. Zrobił zaś te drążki z drewna akacjowego i pokrył je brązem. I włożył te drążki do pierścieni znajdujących się po bokach ołtarza, aby go na nich przenosić. Uczynił zaś go z desek, tak aby wewnątrz był wydrążony.
i uczynił kać z brązu i podstawę również z brązu, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu spotkania. Następnie urządził dziedziniec przybytku po stronie południowej. Zasłony dziedzińca były ze skręconego bisioru, długie na 100 łokci, a 20 ich słupów i 20 podstaw było z brązu, zaś haczyki i klamry ze srebra. Po stronie północnej zasłony były długie na 100 łokci, a ponadto było 20 słupów, 20 podstaw z brązu oraz haczyki przy słupach i ich klamry ze srebra. Po stronie zachodniej zasłona miała 50 łokci, 10 słupów i 10 podstaw. Haczyki przy słupach i ich klamry były ze srebra. Po stronie wschodniej zasłona miała również 50 łokci. Zasłony na jedną ścianę boczną miały po 15 łokci, a do tego miały 3 słupy i 3 podstawy. Zasłony zaś na drugą ścianę boczną miały 15 łokci, a do tego miały też 3 słupy i 3 podstawy. Wszystkie zasłony tworzące ogrodzenie dziedzińca były utkane ze skręconego bisioru, a podstawy do słupów były z brązu, haczyki zaś przy słupach oraz ich klamry ze srebra. Także głowice ich miały pokrycie ze srebra. Wszystkie słupy dziedzińca miały srebrne klamry. Zasłona u wejścia na dziedziniec była z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i ze skręconego bisioru, wielobarwnie wyszywana i miała 20 łokci szerokości i 5 łokci wysokości, zgodnie z rozmiarami zasłon dziedzińca. 4 słupy do niej i ich podstawy były wykonane z brązu, a haczyki przy nich ze srebra. Pokrycie ich głowic oraz klamry były ze srebra. Wszystkie paliki dziedzińca przybytku były z brązu. Oto obliczenie wydatków na przybytek. Na przybytek świadectwa, który z rozkazu Mojżesza wybudowali Lewici pod nadzorem Itamara, syna Aarona, kapłana, a Besaleel, syn Uriego, syna Hura z pokolenia Judy, wykonał wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza. A z nim pracował Oholiab, syn Achisamaka z pokolenia Dana, jako snycerz, tkacz i wielobarwnie wyszywający nicią z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru. Wszystkiego zaś złota z ofiar złożonych gestem kołysania zużyli na roboty przy budowie przybytku 29 talentów i 730 syklów według wagi sykla z przybytku. A srebra od spisanych w zgromadzeniu było 100 talentów i 1775 syklów według wagi sykla z przybytku. Jeden beka, czyli na głowę pół sykla według wagi sykla z przybytku, pobierano od wszystkich, którzy podlegali spisowi, od lat 20 wzwyż, czyli od 603 550 mężczyzn. 100 talentów srebra zużyto na odlanie podstaw do przybytku i podstaw do zasłon. 100 talentów na 100 podstaw, czyli po talencie na jedną podstawę. Z 1775 syklów zrobiono haczyki do słupów oraz pokrycie ich głowic i opatrzono je klamrami. Brązu zaś, który złożono w ofierze gestem kołysania, było 70 talentów i 2400 syklów. Uczynił z niego podstawy do bramy wejściowej do namiotu spotkania, ołtarz z brązu z kratą brązową należącą do niego oraz wszystkie przybory ołtarza, podstawy dziedzińca, podstawy do bramy na dziedziniec, wszystkie paliki przybytku i wszystkie paliki dziedzińca. Rozdział 39. Wykonano też szaty z drogocennej tkaniny z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu do pełnienia służby w przybytku. Wykonano również szaty święte dla Aarona,
jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wykonał efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz ze skręconego bisioru. Wykuto więc cienkie blaszki ze złota i pocięto je na nitki, aby je wpleść w fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn oraz w bisior. Dzieło biegłego tkacza. Wykonano również do niego naramienniki, przypięte na obu jego końcach, tak iż po przypięciu stanowił całość. A przepaska, która go trzyma, a która się nad nim znajduje, była wykonana tak samo z nici ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Obrobiono też kamienie onyksowe, osadzone w złote oprawy, z wyrytymi na nich na wzór pieczęci imionami synów Izraela. Umieszczono je na obu naramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wykonano też pektorał, dzieło biegłego tkacza. W ten sposób jak efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Pektorał był kwadratowy, a długość jego i szerokość wynosiły jedną piędzi. Był on we dwoje złożony. Umieszczono na nim cztery rzędy drogich kamieni. W pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd. W drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie hiacynt, agat i ametyst, a w czwartym rzędzie złocisty topaz, onyks i jaspis. Były osadzone rzędami w oprawach ze złota. Kamienie te otrzymały imiona synów Izraela. Było ich 12 według ich imion. Były ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem według 12 szczepów. Wykonano do pektorału 2 łańcuszki, jakby plecionki z czystego złota. Wykonano też 2 złote oprawy i 2 złote pierścienie i przymocowano oba te pierścienie na obu końcach pektorału. 2 złote plecionki przewleczono przez oba pierścienie na obu końcach pektorału. Oba zaś końce obydwu plecionek przymocowano do obu opraw i przywiązano je do przedniego naramiennika efodu. Wykonano 2 złote pierścienie i przymocowano je do obu górnych końców pektorału. I wykonano 2 inne złote pierścienie i przymocowano je na obu naramiennikach efodu, na dole, z przodu, obok miejsca spięcia nad przepaską efodu. Potem pektorał wraz z jego pierścieniami związano z pierścieniami efodu za pomocą sznura z fioletowej purpury, tak aby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wykonał też suknię pod efod, dzieło tkacza, całą z fioletowej purpury, i miała w środku otwór na głowę z obszywką dookoła otworu, jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła. Na dolnych jej brzegach przyszyli jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Zrobili także dzwonki z czystego złota i przyszyli je dookoła między jabłkami granatu. Dzwonek złoty i jabłko granatu następowały na przemian dookoła dolnego brzegu sukni, przywdziewanej w czasie pełnienia służby, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Zrobili także tuniki tkane z bisioru dla Aarona i jego synów oraz tiarę z bisioru, mitry z bisioru i lniane spodnie z bisioru skręconego oraz pas ze skręconego bisioru z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, wielobarwnie wyszywane, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wykonano też ozdobę z czystego złota w kształcie kwiatu i wyrzeźbili na niej, jak się rzeźbi na pieczęci, poświęcony Panu. I przywiązano ją sznurem z fioletowej purpury, tak aby była na tiarze.
umieszczono ją na niej u góry, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Tak wykonano wszelką robotę około budowy namiotu spotkania. Izraelici wykonali zaś wszystko tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Tak wykonali. I oddali przybytek Mojżeszowi wraz z namiotem i sprzętami, jak kółka, deski, poprzeczki, słupy, podstawy, nakrycia. Jedne ze skór baranich barwionych na czerwono, a drugie ze skór delfinów oraz przykrywającą zasłonę. Arkę świadectwa z drążkami, przebłagalnie. Stół ze wszystkimi należącymi do niego przyborami i z chlebami pokładnymi. Świecznik z czystego złota z lampami ustawionymi w szeregu oraz ze wszystkimi przyborami należącymi do niego. I olej do oświetlenia, a także ołtarz złoty i olej namaszczenia. Pachnące kadzidło oraz zasłonę u wejścia do namiotu. Ołtarz z brązu wraz z kratą z brązu i drążkami oraz wszystkie jego przybory. Kadź i jej podstawę, zasłony dziedzińca, słupy i podstawy do nich, zasłony przy wejściu na dziedziniec, powrozy i paliki oraz wszystkie sprzęty potrzebne do służby w przybytku i w namiocie spotkania oraz szaty z drogocennej tkaniny do służby w przybytku, szaty święte dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich. Jak Pan nakazał Mojżeszowi, tak też wykonali wszystko Izraelici. Gdy zaś ujrzał Mojżesz, że wszystko wykonali, jak nakazał Pan, udzielił im błogosławieństwa.